wniosku, że muszą być wszystkie równe, żeby silnik pracował dobrze. Wszystkie dolotowe muszą być równej długości. Skończyła moja pasja, jeśli chodzi o jedno ślady, co prawda marzyłem, że jeszcze chopera może sobie gdzieś kupię w międzyczasie, najpierw była to 40, później 50, 50 już delikatnie minęła, jeszcze chopera nie ma, może. Ale chciałem wam też podziękować przede wszystkim z tym, że jak to mówią leśnicy, zawsze są tylko dwa rodzaje pogody. Dobra albo bardzo dobra, wam się tylko trafiła dobra. Ale za to dziękujemy wam, żeście przypieśli nam ten deszcz. Akurat już był bardzo potrzebny w lesie, bo było bardzo sucho. Że za to wam serdecznie tutaj dziękujemy, panie leśniczy. Teraz trochę spokoju, jeśli chodzi o zagrożenie przeciwpożarowe. Dlatego możemy tutaj się spokojnie wyśpawić. Ale też tak myślałem, jakieś takie motto z tego spotkania, więc próbowałem coś sobie poszukać w literaturze. Mówię, ale patrząc... Chyba coś bym chciał. I tak patrząc też pod kątem swojego wieku, mówię tak. Nie przestajesz jeździć, kiedy się starzejesz, ale starzejesz się, kiedy przestajesz jeździć. Myślę, że... że te motto może zostać tutaj, powiedzmy, na dłużej dla każdego z nas. A specjalnie przeczytałem, oczywiście nauczyłem, ale mówię, przekręcę i wyjdzie nie tak, jak powinno. Ale teraz pozwolicie, że sobie przejdę teraz od stolika do stolika, bo jesteście wszyscy tu zgromadzeni i z każdym osobna się przywitam, witając na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, bardzo zróżnicowanej, bo chyba nie ma tak bardzo zróżnicowanej, jeśli chodzi o widoki innych dyrekcji. Począwszy od zurbanizowanych miast, skończywszy przez wyżyny, góry oraz niżyny, jeziora nabrzeżne, brakuje tutaj jezior. Także jest to bardzo zróżnicowana i bardzo ciekawa tema. Jeszcze raz serdecznie was wszystkich tutaj witam. Drugim gościem naszym dzisiaj jest gospodarz naszego jutrzejszego pobytu. Marian Pilan, Nadleśniczy Nadleśnictwa Pobiór, który nas zaprosił do nas w spółkę. Ja będę szczery i z tym zaproszeniem to było tak, że jak Krzysiu do mnie zadzwonił i mówi, że no, wybierają się tutaj do Katowic, że szukają takiego miejsca, gdzie moglibyście jakby trochę się oderwać od pracy, posiedzieć na spokojnie. Zapytał, czy jest to możliwe. Ja mówię, tak, oczywiście jest to możliwe. Znając państwa, znając kolegów i koleżanki, nie jesteście problemowi. Bo przyjedziecie, pohałasujecie i pojedziecie. I o własne siłę. Tak, nie trzeba państwa odwodzić. I oczywiście żartuję. My też ułożyliśmy.
zaistniała, może trzeba będzie... Jeżeli by zaistniała potrzeba zalosowania, to też sobie poradzimy organizacyjnie. Oby też do czasu urlopu wrócić, jak to jest obecnie zaplanowane, do domu. Więc plan jest taki, że przyjedziecie na godzinę 13. Trochę wam pokażemy, poopowiadamy, tak żeby was nie zamęczyć, żeby wam to absolutnie roboty, pracy nie przypominały, tylko relaks. Główne hasło na szkółce, relaks. Dlatego po takim hasłu myślę, że to przyjedziecie, posiedzimy, pogadamy. Jest wakacjonka założenie, jeżeli chodzi o relaks. To jest tak, że niektórzy mówią, tak jak zazdroszczą też i tą pracę, mówią, że jak to jest możliwe, że wy macie taką pracę, jak ja chciałbym mieć urlop. Tak? Bo myślę, że bym wyszedł do jako... Takie mają pojęcie o pracy. Tak, pojęcie. Także bardzo serdecznie zapraszam. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Krzysztof Olejniczak, jestem prezesem Stowarzyszenia Leśników Motocyklistów Leśna Jazda. Chciałbym w imieniu swoim, jak i wszystkich moich kolegów i koleżanek podziękować za zaproszenie, że mogliśmy do was przyjechać, odwiedzić was. Jesteśmy leśnikami z zawodu GRO, czyli zajmujemy się gospodarką leśną. Robimy wszystko, żeby lasy, że tak powiem, była zachowana trwałość lasu dla przyszłych pokoleń. Żeby był materiał na to, żeby można było robić i stoły, i ławki, i krzesła, i ołówki, ale również wiele innych funkcji lasy pełnią, między innymi funkcje takie jak ta, o której dzisiaj chcę wam troszkę więcej powiedzieć, czyli odwiedzamy też jako Stowarzyszenie Leśnicy i Sympatycy Leśnictwa ośrodki różnego typu, SOS Wioski Dziecięce, Domy Dziecka, szkoły podstawowe, szkoły średnie. Tam po prostu, gdzie jakaś współpraca między leśnikami jest, a takimi placówkami i najczęściej w porozumieniu z kierownictwem takich placówek staramy się zawsze przywieźć jakiś prezent od nas dla podopiecznych, a kierownictwo najlepiej wie, że tak powiem, co wam potrzeba. I tutaj dowiedzieliśmy się, że trochę ziemi, że tak powiem, nabyliście, więc przywieźliśmy trochę sadzonek różnego typu. Żebyście sobie posadzili, a jak posadzicie, to będziecie widzieli od razu, jak one rosną z roku na rok coraz większe. Oraz kupiliśmy sprzęt nagłaśniający, powiedzmy ogólnie rzecz ujmując, to też wam się przyda. Gdybyście oczywiście jakieś mieli pytania do nas lub do któregokolwiek motocykla lub motocyklistki lub motocyklisty, zapraszamy, zachęcamy. Bardzo Państwu dziękujemy, to jest dla nas duża przyjemność Was poznać. Myślę, że z ogromną radością niektórzy by się przejechali na Waszych pięknych maszynach, więc jeżeli rodzice pozwolą i Państwo czujecie gotowość, to myślę, że chętnie skorzystamy. Zapraszamy na coś zimnego do picia, na kołacz i na kiełbaskę. I jak pojedziecie w przyszłym roku i będziecie mieli znowu ten sadzonek, to zapraszamy. Także...
została zaadoptowana ze szkółki grupowej. Jest ze mną, przedstawię wam skład, Zbigniew Ryś, zastępca mój, jest leśniczy szkółka. Ryszu, Paździor, witamy serdecznie. Z tyłu za Państwa plecami są komory chłodnicze dwie. Którą będzie się prosić są